Czego uczy mnie Biblia? W liście do Rzymian, 10 rozdział, 9 werset. W tym fragmencie mamy napisane w liście do Rzymian, 10 rozdział, 9 werset. Rzymian 10:9. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Jahwe i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. I wiele osób źle rozumie, że tutaj słowo zbawiony nie jest słowem zbawiony od piekła, tylko słowem podobnie jak użyte w Tymoteusza, że kobieta będzie zbawiona przez rodzenie dzieci lub też inny aspekt. Generalnie nie jest to słowo, które ma tylko jedno zastosowanie w Nowym Testamencie. Bo to, że kobieta będzie zbawiona przez macierzyństwo, znaczy po prostu, że przez macierzyństwo będzie uratowana od tych złych rzeczy, które tam w kontekście są wymienione. Tutaj z kolei też chodzi o to, że człowiek, który wezwie imienia Pańskiego albo uwierzy, że Jezus jest tutaj, uwierzy w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, to jest usprawiedliwiony. A jeżeli chodzi o wezwanie, czyli ustami wyzna, że Jezus jest Jahwe, to jest konieczne w kontekście tego, co tu jest, w kontekście żydowskim. Na koniec 7-letniego okresu ucisku po pochwyceniu, tuż przed przyjściem Dnia Pańskiego. I wiele osób dzisiaj źle rozumie i nadużywa listu do Rzymian 10, aby nauczać, że życie wieczne otrzymuje się zarówno przez wiarę, jak i przez uczynki, takie jak właśnie wyznanie, sugerując, że indywidualne zbawienie od piekła, otrzymanie życia wiecznego jest niekompletne, dopóki nie zostanie dokonany rytuał wyznania lub modlitwa. Jest to błędna nauka łączenia z wiarą uczynków i byłoby to całkowicie pomylenie z poplątaniem. Jednakże apostoł Paweł rozróżnia pomiędzy przypisaną sprawiedliwością Chrystusa, wynikającą z wiary sercem, a fizycznym wyzwoleniem wierzącego Żyda na końcu 7-letniego okresu ucisku, poprzedzającego nadejście Dnia Pana, a jest to wtedy, kiedy już jest 7 lat po pochwyceniu. I to wtedy będzie wynikające z wyznania ustami uratowanie takiego wierzącego Żyda. Zauważ te trzy wyraźne rozróżnienia pomiędzy wierzeniem a wezwaniem, które znajdują się w rozdziale 10 listu do Rzymian. Po pierwsze, widzimy tam, że wiara jest z serca, podczas gdy wyznanie lub wezwanie jest z ust. Rzymian, rozdział 10, werset 9, mówi, że jeśli wyzna się ustami, że Jezus jest Jahwe i uwierzy w swoim sercu, że Bóg zbudził go z martwych, będzie zbawiony. Po drugie, wiara skutkuje sprawiedliwością przypisaną Chrystusowi, podczas gdy wyznanie lub wezwanie skutkuje zbawieniem lub wybawieniem, uratowaniem fizycznym. To jest dokładnie ta sama myśl: kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca 7-letniego ucisku z Żydów, którzy zostaną po pochwyceniu na ziemi, to kto z tych Żydów po pochwyceniu, którzy uwierzą dopiero wtedy, kto z nich wytrwa do końca, będzie zbawiony, fizycznie ocalony. Rzymian, rozdział 10, werset 10 mówi, że sercem człowiek wierzy ku usprawiedliwieniu,
a ustami wyznaje ku zbawieniu lub uwolnieniu. Po trzecie, wiara poprzedza lub przychodzi przed wezwaniem. List do Rzymian, 10 rozdział, werset 14 mówi, jak wtedy będą wzywać tego, którego nie uwierzyli. Znowu zauważ kontekst żydowski. Zauważ, że postawione pytanie wyraźnie sugeruje, że wiara poprzedza wezwanie. Ci Żydzi będą wierzący, będą już zbawieni raz na zawsze od kary piekła wiecznego, będą mieli już życie wieczne. Ale fizycznie będą się znajdować na ziemi rządzonej przez człowieka grzechu, gdzie będą prześladowani i dręczeni. I teraz, jak wtedy będą wzywać tego, którego najpierw nie uwierzyli? No więc uwierzyli, najpierw uwierzą. Wierzący człowiek staje się sprawiedliwy w momencie, gdy wierzy sercem. Zwróć uwagę na to, jeśli wiara poprzedza wezwanie i wiara jest tym, co czyni człowieka sprawiedliwym, to wyraźnie mamy do czynienia ze sprawiedliwym człowiekiem wzywającym imienia Pana, imienia Jahwe. Wyznanie wierzącego jest tutaj całkowicie kluczowe, czyli że jest to wierzący, który wyznaje, a nie niewierzący, który niezbawiony wyznaje. To byłoby kompletnie bez sensu. Zbawiony od piekła człowiek wzywający imienia Pana, zbawiony od piekła człowiek, który wyznaje Jezusa Jahwe, i to jest właśnie ten punkt, wyznanie wierzącego. Zbawiony od piekła człowiek, zbawiony, czyli mający już życie wieczne, wzywający imienia Pana o wybawienie cielesne przed katastrofami typowymi dla końca siedmioletniego ucisku. To jest konieczne do zrozumienia. Wiara z serca, która skutkuje sprawiedliwością Chrystusa przypisaną uratowanemu grzesznikowi, poprzedza wyznanie ustami, które skutkuje zbawieniem lub wyzwoleniem. Co to oznacza? To oznacza, że sprawiedliwy człowiek wzywa imienia Pana. Widzimy to konsekwentnie w całym Piśmie Świętym. Wzywanie imienia Pana, imienia Jahwe, jest czynnością wskazującą na wierzącego. Spójrzmy na drugą część listu do Rzymian, rozdział 9, aby ustalić właściwy kontekst listu do Rzymian, rozdział 10. Przeczytaj rozdział 9 i 10 w całości z kilku tłumaczeń, które posiadasz, jeśli posiadasz więcej niż jedno. I przeczytaj rozdział 9 listu do Rzymian, zaczynając od wersetu 27. Biblia mówi, że to Izajasz, który woła nad Izraelem, że chociaż liczba synów Izraela była w czasie jego wołania jak piasek morski, to tylko niewielka, malutka ilość nazywana resztką zostanie uratowana lub zbawiona. Werset 28 uczy, że Pan, ponieważ On dokończy dzieła i skróci je w sprawiedliwości. Dlaczego? Ponieważ w krótkim czasie uczyni Pan na ziemi wyrok. Czy złapałeś już to? To Rzymian, rozdział 9. Sofoniasza, rozdział 1, werset 18 mówi, że ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie w stanie ich wybawić lub uratować w dniu gniewu Pana, ale cała ziemia będzie pożerana przez ogień strachu z jego zazdrości. Ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich wyratować w dniu gniewu Pana, bo ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię. Całą ziemię. Doprawdy koniec, straszną zagładę zgotuje wszystkim mieszkańcom ziemi. Dlaczego? Bo Bóg szybko pozbędzie się wszystkich, którzy mieszkają w ziemi. Nie przegap tego. Nie przegap tego punktu w tym tekście. Szybkie pozbycie się wszystkich, którzy mieszkają w ziemi. Krótkie dzieło sądu, którego Pan dokona na ziemi. To będzie się działo 7 lat po pochwyceniu Kościoła, po zabraniu Kościoła z ziemi. To będzie się działo 7 lat po rozpoczęciu wielkiego ucisku i gdyby ucisk nie został skrócony, to nie ocalałaby żadna istota na ziemi. Tak mówi przecież Księga Daniela w połączeniu z Ewangelią Mateusza, gdzie Pan Jezus to zapowiada. Kontekstowo zbawienie
o którym mowa w Rzymian 10, jest fizycznym wybawieniem przed dniem Pana. Nie chodzi o zbawienie związane z życiem wiecznym, tylko chodzi o zbawienie związane z życiem ciała na ziemi. I dalej wiemy, że wybawienie od wyroku, jaki w krótkim czasie uczyni Pan na ziemi, jest tutaj punktem. Sąd zagłady, którego Pan dokona na ziemi, wybawienie od szybkiego pozbycia się wszystkich, którzy mieszkają w ziemi, wybawienie od wyroku, jaki w krótkim czasie wykona Pan na ziemi. Dlatego Paweł rozróżnia pomiędzy przypisaną sprawiedliwością Chrystusa, która wynika tylko z wiary uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. Zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony od piekła, będziesz miał wtedy życie wieczne. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, będziesz miał życie wieczne. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony od należnego ci piekła wiecznego, będziesz miał życie wieczne. A wybawieniem wierzącego Izraelity żyjącego pod koniec siedmioletniego ucisku wynikającego z wyznania, że Jezus jest Jahwe. Bo Pan Jezus jako Jahwe przyjdzie pod koniec siedmioletniego okresu ucisku. Osobiście Jego nogi staną na Górze Oliwnej, ona się wtedy rozpadnie. I to jest moment, kiedy w tym rozwarstwieniu tej góry Izraelici będą szukać schronienia. Kto z Izraelitów, jacy pozostaną na ziemi po pochwyceniu, wezwie imienia Jahwe, imienia Pańskiego, będzie wybawiony. Rzymian, rozdział 10, werset 13 jest starotestamentowym cytatem z Joela, rozdział 2. Tam wyraźnie widzimy, że chodzi o Boga Jahwe i Jezus jest właśnie tym Bogiem Jahwe. Ponownie wykazuje, że zbawienie, o którym mowa, jest wybawieniem ciała od dnia Pańskiego, wybawieniem cielesnym, a nie zbawieniem dającym życie wieczne takim aktem, tylko chodzi o życie doczesne człowieka, który już jest zbawiony od kary piekła, ale fizycznie znajduje się na ziemi rządzonej przez człowieka grzechu. Słowo Boże mówi w Joela, rozdział 2, zaczynając od wersetu 30, ukażę cuda na niebie i na ziemi krew i ogień i słupy dymu. Słońce obróci się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie wielki i straszny dzień Pański. I stanie się tak, że każdy, kto wezwie imienia Jahwe, zbawiony zostanie. Zostanie wybawiony, zostanie zbawiony. Ponieważ na górze Syjon i w Jerozolimie będzie zbawienie lub wybawienie. Jak Jahwe powiedział, i w tej reszce Izraela, którą Jahwe, Pan, powoła w czasie po pochwyceniu, po zabraniu kościoła z ziemi, życie wieczne otrzyma się przez łaskę z wiary w Pana Jezusa Chrystusa, uwierzenie Bogu, bo kto uwierzy Bogu, to jest mu poczytane to ku usprawiedliwieniu zawsze. Od Adama, od Abla, od Seta, aż po ostatniego wierzącego na ziemi. Nie ma innej drogi zbawienia od piekła. Przez samą wiarę można być zbawionym. Plus nic, minus nic. Nie przez wyznanie ustami, nie przez modlitwę, nie przez wołanie, nie przez proszenie, nie przez błaganie. Nie. Prawdziwe poselstwo Ewangelii to zawsze będzie uwierz Panu Jezusowi, zaufaj Jezusowi, wierz w Pana Jezusa Chrystusa i będziesz zbawiony od piekła, mając życie wieczne. Przez łaskę, przez wiarę plus nic minus nic.